Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym tutaj starciu Meteoriady. Kwarantanna, prawda, to można wiele zaległości nadrobić, na przykład filmy. Tutaj nie wiem, czy Państwo są fanami filmów animowanych, ale tak mi się skojarzyło. Był, prawda, taki film jak Auta i było też chyba nawet coś o samolotach. No i tamte właśnie pojazdy, prawda, takie ludzkie sprawy miały. No i jak przy tych samolotach jesteśmy, to tak mi się, proszę Państwa, skojarzyło, że co się dzieje właśnie, kiedy jeden samolot lubi drugi. No proszę Państwa, zaloty. Teraz może przejdźmy do przedstawienia dzisiejszych drużyn. Tutaj mamy dział technologiczny oraz dział info. Może zaczniemy od działu info. Czy zechcecie się przedstawić, powiedzieć coś o sobie? Wy to tak chyba na bieżąco ze wszystkim, prawda? Może Pawle, opowiesz coś o swojej drużynie? Że ja rozumiem. Wywołanie tablicy, witam serdecznie. Niestety reszta drużyny, ale jest to wspaniała drużyna. Naszą drużynę tworzy Nestor, drużyny Piotr, brat. Kolejnym członkiem jest oraz kolejnymi członkiniami są drużyna i no tutaj może trochę nieśmiali, prawda, ale jak to mówią, mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? Także przejdźmy teraz do działu techno, taka muzyka, prawda? No i tam nasz dział, prawda, technologiczny. Może przedstawicie swoją drużynę, opowiecie kilka słów. Może ja opowiem. My tak w techno to z tą muzyką to tak średnio, ale lubimy grać w gierki. I dzisiaj są u nas Marcel Kędziora, Michał Król, Krzychu Zieliński, Olga Pilarczyk, no i ja, Mateusz Sasiak. Dzień dobry. Witam cię, Mateuszu. No, z muzyką może niekoniecznie, ale prawda, ta technologia idzie do przodu, więc myślę, że też na bieżąco z informacjami, więc tutaj infotechnologia, prawda, można się jakoś dopełniać. Też technologie informacyjne, panie prowadzący. O właśnie, tak, o. Tak, to też warto zwrócić na to uwagę, dziękuję. No i proszę Państwa, myślę, że nie ma co przedłużać wstępu i zaczniemy sobie od pierwszego pytania tutaj. Michale i Pawle, zapraszam Was. Ja tylko przypomnę zasady, wyczytam pytanie, no i później czyja wiadomość pierwsza zawita na naszym wewnętrznym czacie, ten pierwszy odpowie. Jeszcze tylko chciałbym usłyszeć, że jesteście obaj gotowi. Jestem gotowy. Bo mi strasznie zacinało. Pawle, czy wszystko w porządku? Jestem, tak, jest. Tak? Chciałem wyłączyć kamerkę ze względów technicznych. Rozumiem. Dobrze, wszyscy chyba w gotowości. Tak więc czytam pytanie. Kto pierwszy wyśle wiadomość, ten odpowiada. Jakie znasz medium studenckie? No i tutaj Michał był pierwszy, także Michale, słucham odpowiedzi. Jest to oczywiście Radio Meteor. No i sprawdźmy, czy mamy taką odpowiedź. No, jest to odpowiedź najwyżej punktowana, także już tutaj przejdziemy do waszej drużyny.
Także kto tam jeszcze z tobą jest? Mateuszu, ja to tak troszkę podsłuchałem, co tam, prawda, ptaszki śpiewolą. I ty, oprócz technologii, prawda, to jeszcze podobno taki kulturalny, jakiś teatr podobno, tak? No, to prawda, tak. Teraz nam przesunęli premierę w związku oczywiście z tą całą sytuacją, ale jak to się wszystko skończy, zapraszam serdecznie do Przeźmierowa na premierę Orzenka w wykonaniu grupy teatralnej Zamiast. Proszę, także jak już... Gram tam główną rolę, także jeżeli byście chcieli... O, no to proszę, nie dość, że gwiazda tutaj, to jeszcze i taka na scenie. Bardzo dobrze. W takim razie, Mateuszu, jakie znasz medium studenckie? Kurier akademicki. Kurier akademicki. No tutaj sprawdźmy, co nam tablica powie. I faktycznie gdzieś tam ten kurier jest, także no faktycznie tutaj Mateuszu, nie dość, że gwiazda, to jeszcze mądry, także takich celebrytów nam trzeba. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej osoby. Marcel, a czym ty się zajmujesz w wolnym czasie? W wolnym czasie? No, muzyka, seriale, filmy. Teraz dużo wolnego czasu, więc w sumie, no. Tylko muzyka, seriale, gry. Tak, o, tutaj, prawda, Mateusz powiedział, że z muzyką nie do końca, ale widzę tutaj wyjątek od reguły. Bardzo dobrze, trzeba poszerzać horyzonty, prawda? Dobrze, w takim razie Marcelu, pytanie tutaj przypomnę. Jakie znasz medium studenckie? No ja bym powiedział Gazeta Fenestra. Gazeta Fenestra. Coś tam mi świta, prawda? Miałem kilka egzemplarzy przed oczami. No i tutaj sprawdźmy, czy mamy Fenestrę. No i jest Fenestra na trzecim miejscu, także całkiem nieźle wam idzie. Ciekawe, czy będzie tutaj taka szybka dominacja przed w stosunku do drużyny przeciwnej. Dalej, Krzyśku, pora na ciebie. Była muzyka, był teatr, może będzie jakieś kino, kto wie? Nie, ja tylko gram w gry. A, no... To się rozumie, nie ma co tutaj specjalnie wychodzić przed szereg, trzeba reprezentować swoje wartości. Dobrze, w takim razie, jakie jeszcze może być medium studenckie? To skoro jest nawet Fenestra, to może będzie Buc. Już tutaj sprawdzamy, co mówią ankietowani. Tak, mamy tutaj Buca na przedostatniej pozycji. Także całkiem sprawnie wam idzie. No i Olgo, przepraszam, już taki się zamieszałem tutaj z chłopakami. Olgo, czy może ty jakoś też wolnym, aż nawet za dużo w wolnym wymiarze godzin robisz może coś ciekawego? Myślę, że będzie, nie ma co się przejmować i warto wracać do różnych pasji i próbować też nowych, ale jeśli nie, to też się nic nie stanie. Najlepiej wykorzystać ten czas po swojemu. W takim razie, Olga, przypomnę tylko pytanie, jakie medium studenckie? Niewiele już tego zostało, ale spróbuję z Flashem. Flash, prawda, może być w aparacie, może być też na studiach. No, sprawdźmy, co tutaj ankietowani mówili. I faktycznie mamy Flasha na drugim miejscu, także została nam ostatnia pozycja.
No tutaj muszę przyznać, skradliście nieco sceny, ale oczywiście nie wszystko stracone. Michale, wracamy do ciebie z pytaniem, jakie jeszcze medium studenckie? No tutaj mamy Radio Meteor, to może Radio Afera? Radio Afera, no sprawdźmy, co na to nasi ankietowani. I niestety nie mamy Radia Afery, no taka afera, że tej odpowiedzi nie ma, prawda? Już tutaj może jakaś szansa powoli dla drużyny przeciwnej. Mateuszu, co jeszcze twoim zdaniem może być? Ja myślę, że z pozdrowieniami dla redaktora Piechockiego, SIG e-Gazeta. Czy mamy taką odpowiedź? Oczywiście pozdrawiamy, przekazujemy pozdrowienia. Mamy nadzieję, że nas ogląda albo być może obejrzy. No, ale niestety takiej odpowiedzi nie dali nasi ankietowani, więc tutaj już druga strata. No, drużyna przeciwna, szansa dla was, możecie już tam się naradzać. A teraz ostatnia szansa, czy Marcel może jakoś to odratuje? Nie wiem, czy odratuje, bo pustka. Nie mam pomysłu nawet. No i trzecia utrata, także proszę, szansa dla działu info. A jak tam w dziale info? Pawle, ty już zdążyłeś przedstawić drużynę, ale może najpierw jeszcze coś więcej o sobie. Wyśmienicie, Pawle, wyśmienicie. Mam odpowiedzieć? Dobrze. W takim razie wydaje mi się po naszej narodzie. Słucham? Dobrze. Także wydaje mi się, że po naszej krótkiej naradzie naszą odpowiedzią będzie tutaj agencja, a dokładniej studencka agencja fotograficzna, czyli SAF. No i sprawdźmy, czy faktycznie wykorzystaliście te szanse, czy może jednak się nie udało. No i mamy na ostatniej pozycji właśnie SAF, także brawa dla waszej drużyny. Prawda, myślałem, że pierwsza runda będzie w całości przez dział technologiczny, ale no, ten los bywa, prawda, bardzo różny, niezbadane jego ścieżki. Także gratulacje dla was, zgarniacie całą pulę punktów. A tutaj przed nami już kolejne pytanie. Myślę, że Mateusz technologiczny oraz pani Dominika, prawda, mogą się przygotować do udzielenia odpowiedzi. Czy jesteście gotowi? Tak, tak. Jesteśmy. Wyśmienicie. W takim razie odejdziemy troszeczkę od tematyki studenckiej, a przeniesiemy się już do czegoś takiego bardziej ogólnego. No tutaj może właśnie będzie przewaga po stronie Dominiki, ale to jeszcze zobaczymy. Taki mały spoiler i pytanie, co można znaleźć w torebce? No. Było blisko, ale tutaj Mateusz jednak był pierwszy, także Mateuszu, co twoim zdaniem może się znaleźć w torebce? Portfel. Portfel, czy mamy portfel? Już sprawdzamy. Ja co prawda swojego portfelu nie noszę w torebce, ale też, prawda, w ogóle nie noszę torebki. No i sprawdźmy, mamy portfel na pozycji drugiej, więc może jeszcze tutaj odpowiedź Dominiki coś zmieni. Co możemy znaleźć w torebce? Mam nadzieję, że kobiecy instynkt mnie nie zawiedzie i tutaj postawiłabym na klucze. Klucze. Klucze z pewnością też można tam nosić, no ale sprawdźmy,
czy noszą klucze częściej niż portfel. No i mamy odpowiedź klucz, ale niestety jest to odpowiedź niżej punktowana, także pytanie do działu technologicznego znów. Dobrze, w takim razie Marcelu, co twoim zdaniem może jeszcze być w torebce? Nie wiem, może na przykład szminka. Trzymamy szminkę, już sprawdzamy. No tutaj ten kobiecy instynkt, prawda Dominiko, może można było pociągnąć w inną stronę, ale jeszcze nic straconego, poprzednia runda to dowiodła. Tak więc sprawdźmy, czy w torebce mamy szminkę. Otóż szminka się pojawia właśnie najczęściej. To też jest ciekawe, prawda, że ludzie rzadziej noszą przy sobie portfel niż szminkę. Dobrze, w takim razie Krzyśku, co jeszcze twoim zdaniem może być w torebce? Z moich niewielkich doświadczeń z torebkami wynika, że w torebce nie da się nic znaleźć i taka będzie moja odpowiedź. No, jest to ciekawe podejście. Myślę, że to też dużo zależy, prawda, od właściciela czy właścicielki torebki, czy też właśnie taka osoba bardziej bałaganiarska, czy może jakaś uporządkowana, no bo ja myślę, prawda, że taki pracownik biurowy to w swojej torebce, tak jak na biurku, powinien mieć porządek. Sprawdźmy zatem, czy taka odpowiedź, jaką podałeś, znajduje się na naszej tablicy. No, niestety jest to pierwsza utrata, także tym razem się nie udało. Ja wiem, że być może w poprzednim wydaniu naszego teleturnieju ta odpowiedź nic była takim zaskoczeniem. No, tym razem niestety tak nie jest. Także poproszę kolejną osobę tutaj z działu Techno. Czy teraz właśnie ten kobiecy instynkt okaże się trafiony? Co można znaleźć w torebce? Mam trochę więcej doświadczenia niż Krzyś i wydaje mi się, że wiem, co tam mniej więcej jest i spróbuję z chusteczkami. Chusteczki. Bardzo przydatne do wielu celów, czy to katar, czy żeby coś wytrzeć. No, sprawdźmy w takim razie, czy w torbie ludzie noszą chusteczki. No i niestety okazuje się, że chusteczek nie ma. A później na przykład, prawda, spotka się taką osobę, która potrzebuje, może ktoś płacze, różnie to w życiu bywa, no i nawet nie poratujemy chusteczką. Więc może warto coś tutaj zmienić. I jest to druga utrata, także znów dział info może się szykować i naradzać. A my wracamy do Michała. Michał Król, czy to jest może jakiś taki tytuł, czy może w rodzinie jakiś władca był? Jak to tam jest? No tutaj z Krakowa rodzina, więc niewykluczone. Prawda, faktycznie. Że przodkowie na Wawelu. Na Wawelu. No, może faktycznie. Ja tam nigdy się nie zagłębiałem w drzewa genealogiczne, ale wiem, że tam gdzieś można dowiedzieć się czegoś naprawdę ciekawego. No kto wie, może gdybym to sprawdził, to się okazałoby, że mam czarne korzenie. A teraz pytanie do ciebie. Co można znaleźć w torebce? Ja myślę, że telefon. Telefon. No i sprawdźmy, bardzo uniwersalna dzisiaj rzecz, bo teraz to kiedyś to się tylko dzwoniło, prawda, a teraz to i zdjęcie. Jak bez ręki. No jak bez ręki, prawda? Nawet w mieście teraz człowiek się zgubi bez telefonu. No i sprawdźmy, czy telefon jest. Mamy telefon na pozycji trzeciej, także tutaj odratowaliście się, ale sprawdźmy, co jeszcze może być. Może tutaj Mateusz nam jeszcze powie. Ja bym powiedział, że grzebień albo szczotka. Grzebień lub szczotka. No, jak państwo spojrzą na moje włosy, to widać, że faktycznie tej torebki nie noszę, a co za tym idzie, też nie mam grzebienia. Ale to może jakoś nadrobię po programie, a tymczasem sprawdźmy, co w torebce jest i czy jest to właśnie grzebień. I niestety grzebienia
nie mamy. Także tutaj znów pytanie leci do działu info. Nie wiem, jakie informacje, prawda, macie o tych torebkach, czy tam badacie coś, czy nie badacie. No, ale może sprawdźmy. I tutaj, Pawle, może zechcesz odpowiedzieć, czy się naradziliście jakoś z drużyną? My jesteśmy w trakcie narady. Sekundka. No, bo tutaj czas, prawda, mija. Tik-tak, tik-tak. Był kiedyś taki tik-tak. Nie wiem, czy pamiętacie. To są już dawne... Mamy chyba odpowiedź. Odpowiedź. Dobrze, w takim razie słucham odpowiedzi. Uważamy tutaj większością głosów, że może to być długopis. Długopis. No to właśnie bardzo przydatna rzecz, prawda? Bo czasem trzeba coś wypisać albo się podpisać. No i sprawdźmy, czy mamy długopis. No, niestety długopisu również nie ma. Szkoda. Szkoda, mi się wydaje, że większość jednak osób powinna jakiś długopis pod ręką mieć. No dobrze, sprawdźmy zatem, co jeszcze się kryło w tych dwóch odpowiedziach. Co mamy na miejscu szóstym? Sprawdźmy. Tutaj pozwolę się napić kawy. No i na miejscu szóstym mamy wszystko. Była odpowiedź nic, a trzeba było, prawda, iść w inną stronę. To może by wam się udało. Dobrze, a co na miejscu piątym? Na miejscu piątym również właśnie może ten kobiecy instynkt by się zdał, bo mamy tam pomadkę. Ja muszę przyznać, że nie do końca wiem, czym się szminka od pomadki różni. Wydaje mi się, że szminka to chyba kolorowa, a pomadka niekoniecznie. Ale prawda, ja tutaj żadnego znawcy udawać nie będę. Także no, gdzieś tam ten dział technologiczny punktów podłapał. Bardzo mnie to cieszy. 42 punkty na koncie. Tutaj info 89. No, musicie troszkę nadgonić, ale to może właśnie przy kolejnym pytaniu nadarzy się szansa. Także zapraszam kolejne osoby. Marcel, Piotr, zapraszam was do Grzybka, naszego wirtualnego. Piotrze, powiedz jeszcze, bo tutaj widzę Piotr, prawda, a to Feller westchnął Seller, no u nas, prawda, Rzepka bardziej. Czy odpowiedź będzie felerna? No, zobaczymy. Myślę, że mogę już to sprawdzić pytaniem. Tutaj potrzebuję małej pomocy technicznej, bo coś się zepsuło. Czy mogę prosić powtórkę pytania? Dobrze. Kraj, który leży na wyspie. A tak, już tutaj mamy delikatne opóźnienia. I Piotrze, co twoim zdaniem jest takim najbardziej rozpoznawalnym krajem, który leży na wyspie? Wbrew pozorom nie mamy wielu państw, które leżą typowo na wyspie, a wyspą, która najbardziej jest znana Polakom, oczywiście wyspami są Wyspy Brytyjskie, więc Wielka Brytania. No i sprawdzamy, czy Wielką Brytanię mamy. No i tak się składa, że faktycznie najbardziej znana dla Polaków, bo na pierwszym miejscu. Także gratuluję, Piotrze. No i też przejdźmy do waszej drużyny. Piotrze, może być tak, nie zabierać chwały, bo tu powiedziałem, że może będzie felernie, to teraz może dla odmiany ty powiesz coś o sobie, a nie, że ja tutaj, prawda, jakieś głupoty będę wygadywał.
Dobrze, ja oprócz tego, że jestem członkiem Radia Meteor i studiuję na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, to zajmuję się dziedziną, która w tym momencie jest jedną z najważniejszych, czyli naprawiam maszyny do szycia, które szyją maseczki i kombinezony naszym służbom, które teraz walczą z epidemią. O proszę, bardzo, bardzo szczytny cel, więc jak najbardziej tutaj popieram coś takiego. Może potrzebujecie jakiejś pomocy, to jest dobra szansa, żeby się ogłosić. Czy to jakoś prywatnie robisz, czy jak to wygląda? Ja pracuję w takiej firmie, która sprzedaje maszyny do szycia i w tym momencie jest bardzo dużo pracy, ponieważ nim samolot z maszynami zdąży wylądować, wszystkie już są sprzedane. Takie jest zapotrzebowanie w tym momencie na rynku. I wysyłamy również towar gotowy do firm, które już te maseczki szyją. Mamy takie maszyny, które potrafią to robić. Potrafią wycinać gotowe elementy, z których później są zszywane te maseczki. Więc zdajemy sobie bardzo dobrze radę, ale zapraszamy również oczywiście do naszej firmy w Swadzimiu, która się znajduje. Można kupić maszynę, można tylko zobaczyć, jak to wygląda, nie ma żadnego problemu. Jasne, także oczywiście warto pomagać. Dobrze, Piotr tutaj już pocisnął całkiem nieźle, że tak młodzieżowo powiem. Kasiu, teraz pytanie wędruje do ciebie. Kraj leżący na, czy też właśnie wyspa? Ja myślę, że to będzie Australia. Australia. Sprawdźmy, czy mamy Australię. Jest to trzecia runda, więc tych odpowiedzi też jest stosunkowo mniej, ale sprawdźmy, może się udało i niestety Australii nie mamy, także tutaj no nie trafiło się. Ja co prawda Australię bardzo lubię, bo tak sobie pozwolę, prawda, prywatnie interesuję się jaszczurkami i na Australii to no takie całkiem interesujące są te zwierzaki. Ale tutaj nie przejmujcie się, drożyno. Julio, co twoim zdaniem jest jeszcze właśnie taką wyspą, krajem leżącym na wyspie, który może się kojarzyć z naszym ankietowanym? Tak sobie myślę, że jest taki piękny kraj jak Islandia. Islandia, sprawdźmy. No, jest to kraj faktycznie piękny, ale też z tego, co się orientuję, dosyć drogi do życia. Ja sam chciałbym bardzo zwiedzić, oczywiście no teraz warunki nie pozwalają, ale sprawdźmy, co na to nasi ankietowani. No i faktycznie mamy Islandię. Myślę, że właśnie nie jedna osoba by tam chciała sobie polecieć. Czy ty może byłaś na Islandii, powiedz mi? Nie, ale też bardzo bym chciała. Bardzo, Batio. Kto wie, może kiedyś się uda i tego ci właśnie życzę. A teraz wróćmy do Pawła. Pawle, czy informacyjnie tutaj, geograficznie, jaki jeszcze może być kraj na wyspie? Chyba nie może połączyć, więc spróbujemy może odpowiedzieć za Pawła, który jest z nami w kontakcie tekstowym, że tak się wyrażę. Czy prowadzący wyraża zgodę? Jak najbardziej. Więc tutaj myślę, że będzie to Irlandia. No i sprawdźmy, była Wielka Brytania, ale czy mamy Irlandię? No, niestety Irlandii tutaj nie ma. Więc może tutaj drużyna techno świrków prawda się naradzać, a tymczasem Dominiko, twoim zdaniem jakie jeszcze może być państwo na wyspie? Ja tutaj obstawiłabym Madagaskar. Czy będzie Madagaskar? No sprawdźmy, a to właśnie też tak jak na początku mówiłem o tych filmach animowanych, to jak ktoś nie lubi, prawda, pojazdów różnych, no to Madagaskar też bardzo znany, kultowy już chyba zresztą u nas, prawda, tam dubbing do króla Juliana. Może warto sobie przypomnieć, a tymczasem sprawdźmy, czy Madagaskar zawita na naszej tablicy.
I faktycznie Madagaskar na drugim miejscu, także całkiem, całkiem nieźle. Ale to jeszcze nie koniec oczywiście, także Piotrze, już raz ci się udało nieźle trafić, czy drugi raz ci się również uda? Z państw, które leżą na wyspie, ja osobiście lubię i znam jeszcze jedno państwo. Tutaj można powiedzieć, że jest to stolica wszystkich fanów, stolica krajowa wszystkich fanów Hobbita, czyli Nowa Zelandia. Nowa Zelandia, również bardzo piękna. Właśnie możemy zobaczyć, prawda, w ekranizacjach powieści Tolkiena. Ja co prawda za tymi filmami nie przepadam, no ale trzeba przyznać, że scenografia jest tam, sceneria, prawda, bardzo piękna. No i czy mamy Nową Zelandię w odpowiedziach? Sprawdźmy. I z tego co widzę, niestety nie ma Nowej Zelandii. Być może ankietowani nie byli fanami Tolkiena. Więc pytanie tutaj leci w takim razie do działu info. Przepraszam, info już mieliśmy. Ja to taki zakręcony jestem, prawda? Dział technologiczny. Co waszym zdaniem jeszcze może być takim krajem? Dobrze, to my powiemy, że jest to Japonia. Japonia. No, ciekawe podejście. Już takie mniej nasze. Czy mamy Japonię, swoją drogą też kraj, który bardzo chciałbym odwiedzić, chociaż no, gdzieś tam kulturą nie do końca się pasowuje w mój styl życia, ale sprawdźmy, czy mamy Japonię. No i niestety Japonii również nie ma, ale no, była to moim zdaniem odpowiedź, która się powinna pojawić. Ale widocznie ankietowani myśleli inaczej. Także sprawdźmy jeszcze, co to za wyspy były. Otóż na piątym miejscu, co mamy na piątym miejscu? Na piątym miejscu mamy Maltę. Ciekawe, ciekawe. No i na czwartym, co będzie na czwartym? Czy może będzie to coś, co wam przyszło do głowy? Może też i nie, ale na czwartym miejscu mamy Cypr. No, ciekawe, ciekawe te odpowiedzi. Słucham? Nie spodziewałem się. A ja również. Jesteśmy zaskoczeni. Ja również. Myślę, że nie mniej niż wy. Także, no. Niestety nie było tej Japonii, niestety nie było. Ale dobrze, przejdźmy może do kolejnej rundy. Było już tak geograficznie, było ludzko z tymi mediami studenckimi. Teraz będzie, zresztą nie powiem jak, bo nie będę tutaj, prawda, spoilerował pytania, ale zapraszam kolejne osoby, Krzyśku i Kasiu. Wasza kolej tutaj do grzybka. Dajcie proszę znać, jak będziecie gotowi. Już. Możemy zaczynać. Spoko. Tak, okej. Super. W takim razie wymień odgłos zwierząt. No i tutaj Kasia była pierwsza, także Kasiu, swoją drogą, czy może masz jakieś zwierzaki, to może będzie ci łatwiej. No myślę, że będzie mi bardzo łatwo, bo mieszkam na wsi. Mam ogromne szczęście w tej całej sytuacji, że nie jestem zamknięta w mieszkaniu, w bloku. Więc zwierząt znam trochę. Mam nadzieję, że poradzę sobie z tym pytaniem. W takim razie, jakie odpowiedzi dają? Szczekanie. Szczekanie. Sprawdźmy, czy mamy szczekanie. No i proszę bardzo, szczekanie na pierwszym miejscu. Myślę, że tutaj wśród ankietowanych w takim razie mamy wielbicieli psów. Ja sam bardzo psa chciałbym posiadać. No niestety teraz warunki mieszkaniowe na to nie pozwalają, ale może kiedyś.
No dobrze, to Kasia podała tutaj czekanie, a jakie odgłosy kojarzą się Julii? Ja mam kota, więc to ten odgłos jest mi bardzo dobrze znany, więc uważam, że to będzie miauczenie. No prawda, jak psy, to i też koty. Podobno właśnie ludzie się dzielą na dwa rodzaje, czyli tych, którzy lubią psy i tych, którzy lubią koty. Mieliśmy już tutaj właśnie psiak, czy są koty. No i faktycznie mamy miauczenie na drugim miejscu, więc i kociarzy wśród naszych ankietowanych nie zabrakło. Dobrze, w takim razie znów wracamy do Pawła. Mam nadzieję, że Paweł jest z nami. Jeśli nie głosem, no to mamy nadzieję, że chociaż umysłem. I jakie jeszcze odgłosy zwierząt? Chrumkanie. Dobrze, czyli będę musiał się wypowiedzieć za Pawła. Sekundka, bo czekam za odpowiedzią. Nie musisz, już się wypowiedział. Okay. Doskonale słyszałem, ale doceniam, że tutaj wspierasz. Wspierasz tę drużynę. Dobrze, zatem chrumkanie. No, czy mamy chrumkanie? Niektórzy trzymają psy, niektórzy koty, a wiem też, że właśnie i świnki się trzyma w domu. No, czekaj, ludzie nie wymyślą, prawda, ale co ja będę gadał? Sam mam, prawda, jaszczurkę, no ona co prawda odgłosów zbytnio nie wydaje. Ale czy mamy chrumkanie? Sprawdźmy. Tak, faktycznie mamy chrumkanie, więc ten tutaj wiejski klimat się nam udziela. Chrumkanie na ostatniej pozycji, więc teraz no tylko możemy wziąć się w górę. Dominiko, jakie twoim zdaniem odgłosy zwierząt? Ja mam nadzieję, że w tym klimacie wiejskim pozostaniemy, no bo jak najbardziej sprzyjający, szczególnie w tych czasach, więc ja bym tutaj obstawiała muczenie. No i tu mamy muczenie, sprawdźmy. Tak się składa, że jest muczenie też na trzecim miejscu, więc brawa dla was, ale jeszcze ostatnie, prawda, ostatnia pozycja do uzupełnienia, więc Piotrze, czy może ty tutaj też jakiś odgłos, a może nawet z ciebie wydasz, prawda? Raczej wydam, ale generalnie to mam ciężki wybór. Myślę, że może to być w związku z tym, że mamy wiosnę, ćwierkanie. Ćwierkanie bardzo przyjemne o poranku, chociaż niektórych może irytuje, bo nie chcą właśnie rano wstawać. Ja bardzo lubię takie odgłosy natury. To prawda, tutaj bardziej słyszę samochody. Ale sprawdźmy, czy mamy ćwierkanie. No, niestety ćwierkania nie mamy. Widocznie nie ma sympatyków ptactwa wśród naszych ankietowanych, ale nie ma co się przejmować. Także Kasiu, skoro tak ładnie odpowiedziałaś, to może i trafisz ostatnie. Mam nadzieję, że tak będzie i myślę, że może to być rżenie konia. Konie. No tak, dobrze. Sprawdźmy. To tak pozwolę sobie przytoczyć, zanim sprawdzimy, że zanim się przeprowadziłem do Poznania, a właściwie nawet przed czasami licealnymi, to mieszkałem właśnie na wsi, którą bardzo dobrze wspominam. Zresztą też przy najbliższej sposobności tam wybiorę. I właśnie jak dreptałem sobie na przystanek autobusowy, a to, że to była wieś, to trzeba było, prawda, trochę pochodzić, no to właśnie przechodziłem obok takiego gospodarstwa, gdzie te konie sobie biegały. No muszę przyznać, że to był bardzo ładny widok, chociaż nigdy nie słyszałem, żeby gdzieś tam takie odgłosy wydawały, ale no nie znam się na koniach, może to trzeba jakoś zachęcić ich. Trzeba dać marchewkę. Marchewkę, o, albo w filmach, prawda, często jest kostka cukru. Ja nie wiem, tylko ja nie wiem, czy to jest z tym cukrem takie do końca zdrowe, ale też weterynarzem jestem, więc może zostawię to profesjonalistom, a my sprawdźmy, czy mamy właśnie rżenie koni. No i niestety tych koni tutaj zabrakło, także tutaj dział technologiczny może się zastanawiać.
A Julio, może ty jeszcze odratujesz tę drużynę? No, ja wam powiem, że tutaj u mnie na wsi to najwięcej takich odgłosów słyszy się takich bardziej oko-ko-ko, więc nazwałabym to gdakaniem. Gdakanie. Rozumiem takie gdakanie kur, tak? Dokładnie. A to też pozwolę sobie wrócić wspomnieniami do młodości, bo zanim tam, prawda, doczłapałem do tych koni, to naprzeciw mnie właśnie sąsiad kury hodował, więc właśnie no, oprócz ćwierkania ptaków, które jest bardzo przyjemne, to słyszałem też właśnie te odgłosy kurczaków, które już takie przyjemne nie są. Chociaż może i one znajdą swoich wielbicieli. No, sprawdźmy, czy mamy tutaj gdakanie kur. I niestety tych kur nie ma. W takim razie pytanie ląduje do działu technologicznego. No i co waszym zdaniem tutaj, czego waszym zdaniem brakuje w tym zestawieniu? Narady trwały w sumie i dalej trwają, więc nie do końca jeszcze jestem pewny, ale wydaje mi się, że to może być beczenie. Beczenie? Że, no wiesz, owce te sprawy. Owce chyba tak bardziej na południu Polski się hoduje. Gdzieś tam, prawda, góry, to mi się tak kojarzy, jak wyjeżdżałem w góry, to faktycznie te owce gdzieś tam migały. No, sprawdźmy, czy mamy beczenie owiec. Swoją drogą, jak były filmy animowane, no też jest taki, prawda, o baranku. Co prawda, baranek Shaun można sobie pooglądać. Bardzo przyjemne, śmieszne takie, można się pośmiać. No, ale sprawdźmy, czy mamy właśnie odgłosy beczenia owiec. I niestety tego nie ma, więc zamiast tego mamy milczenie owiec, prawda? Tak filmowo. No i sprawdźmy w takim razie, co mamy na tym czwartym miejscu, bo tak dookoła tych zwierząt, a jednak nie udało się trafić. No i na czwartym miejscu mamy, blisko było z tymi kurami, bo mamy kwakanie. Więc też ptactwo, ale to prawda inne. No tutaj z tego, co mogę zobaczyć, to info całkiem mocno z przodu, 271, Techno 42, ale przed nami jeszcze ostatnie pytanie chyba, jeśli dobrze pamiętam, także zapraszam kolejne osoby. Julio, Olgo, zapraszam. Czy jesteście gotowe? Jestem gotowa. Ja również. Dobrze, w takim razie tutaj dział muzyki, myślę, by się sprawdził, bo potrzebna nam odpowiedź na pytanie, jaki jest hit Krzysztofa Krawczyka. Ale tutaj się dziewczyny rzuciły do odpowiedzi. No, Olga była pierwsza, także słucham ciebie. Zacznę tak wakacyjnie, parostatek. Parostatek, no teraz poprawiamy w piękny rejs, nie popłyniemy, ale czy zawita na naszej tablicy? No, faktycznie mamy ten parostatek i to nawet na pierwszym miejscu, także brawo, brawo. I czy uda wam się wymienić dwa kolejne? No, sprawdźmy. Michale, jak jeszcze hit Krzysztofa Krawczyka? Ja tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chciałbym być marynarzem. No, jak był statek, prawda, to na statku marynarz powinien się pojawić, czy pojawi się na tablicy. Sprawdźmy. No i mamy właśnie tą pieśń piękną o marynarzu, o marzeniach, o wszystkim tak naprawdę, o życiu. Także może jak ktoś będzie chciał mieć te tatuaże i być marynarzem, no życzę, żeby to się spełniło. A teraz, Mateuszu, pytanie wędruje do ciebie. Jaki jeszcze hit?
Ja bym powiedział, że za tobą pójdę jak na bal. Och, piękne, romantyczne. No, taka romantyczna dusza to się chyba w tobie kryje faktycznie. No, pozostaje pozazdrościć, prawda, osobom, które spotkasz w swoim życiu, że na kogoś takiego trafią. Ale czy mamy coś takiego w odpowiedziach? No, niestety nie trafiło się. Nasi tutaj ankietowani chyba z tego romantyzmu, no nie wiem, czy nie chcą, czy może się boją, ale takiej odpowiedzi nie było. Także Marcelu, może ty tutaj jakimś pragmatyzmem z kolei poratujesz i podasz jakiś inny hit naszego wspaniałego Krzysia Krawczyka. No ja za bardzo w twórczości Krzysia Krawczyka nie siedzę. Ale jeszcze teraz mi się jeden utwór bodajże, Bo jesteś ty? Bo jesteś ty, no czyli jednak ten romantyzm tutaj silny jest w waszej drużynie, ale sprawdźmy, czy jest równie silny na tablicy. No niestety, bo jesteś ty, nie ma wśród naszych odpowiedzi, chociaż jeśli by robić, prawda, zestawienie największych hitów, to myślę, że by się pojawiło i wszyscy razem byśmy sobie pośpiewali. No, dział info tutaj może już się zastanawiać. A czy te punkty trafią ostatecznie do działu technologicznego? No, sprawdźmy, Krzyśku, czy może tobie się uda. To jest trudne bardzo pytanie, bo jak wiadomo, hitów Krzysztofa Krawczyka jest wiele, ponad 100, może nawet 200. Ale chyba jednak moja odpowiedź to będzie trudno tak. Trudno tak. Och, no teraz faktycznie w tych czasach zdecydowanie, ale miejmy nadzieję, że polepszy się jak najszybciej i że gdzieś chociaż w tej codzienności będzie nieco lżej. Sprawdźmy natomiast, jak to wygląda na tablicy. No i chociaż pieśń jest to piękna, to na tablicy jej nie mamy. Zatem tutaj pula punktów, no, może być do zgarnięcia przez drużynę przeciwną. No, jeśli dział info odpowie, to powitamy ten dział w finale. Także mam nadzieję, że dobrze się naradziliście i słucham odpowiedzi. Nie ma Pawła? No dobrze, w takim razie spróbuję powiedzieć, bo nie wiem, czy słuchacie. Jest Paweł, Piotrek. Gdzieś tam się zagalopowałeś. Nasz Paweł uwielbiany z nami jest, z tego się bardzo cieszymy wszyscy. Także może daj mu odpowiedzieć. Udzielam głos. Dobrze, w takim razie ja chciałbym pozdrowić wszystkich moich przyjaciół z Radia Meteor. Jest to piosenka Mój przyjaciel. No tutaj było takie zamieszanie. Piotr, prawda, i Paweł, jak Filip i Klap. Mój przyjacielu, no sprawdźmy, właśnie chyba takimi przyjaciółmi jesteście, skoro tak tutaj się wymieniacie tymi myślami. I czy mamy to na trzecim miejscu i faktycznie jest, także w finale gratulacje dla was, gratulacje oczywiście również dla działu technologicznego, bo była to fantastyczna moim zdaniem rozgrywka, także mam nadzieję, że dobrze się przy niej bawiliście i pozostaniecie tutaj jeszcze z nami pokibicować w finale. Zanim przejdziemy do finału, to pozwolimy sobie zrobić krótką przerwę, ale zostańcie z nami, bo myślę, że w finale będzie ogień. No i witamy w finale tutaj z działem info. Już wiem, że będzie odpowiadał Piotrek oraz Julia. Oczywiście, jeśli nie pamiętacie, to przypomnę, że finał składa się z, no tylko zerknę, raz, dwa i trzy i cztery i pięć. Pięciu zatem pytań, na które macie szybko odpowiedzieć. To jest około 20 sekund na całość.
Także szybka akcja, wędka w pławik i jakoś to będzie. Tak, no i gdzieś słyszę nasz pogłos. Gdzieś u kogoś był pogłos, mam nadzieję, że ta osoba założy słuchawki. A tymczasem Piotrze, mam nadzieję, że tutaj popiszesz się swoimi szybkimi strzałami. Julio, proszę o wyciszenie się w tym czasie. Kącik muzyczny, kącik muzyczny. Możesz właśnie sobie udać się do kącika muzycznego. Tak się składa, że żyjemy w takich czasach, że możesz sobie puścić cokolwiek chcesz, a nie tak jak prawda kiedyś, że trzeba było słuchać tego, co akurat jest. Dobrze, Piotrze, czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobrze, ja tylko tutaj zerknę sobie na pytania. Okej, jestem gotów. Dobrze, zatem szybko znajdę wszystko, co potrzebuję. O, na przykład tutaj. Dobrze, Piotrze, także lecimy. Potrawa, która ma w nazwie inny kraj. Pierogi ruskie. Okej. Związek frazeologiczny. Dalej. Co robimy, gdy wstajemy? Ziewamy. Na czym gramy? Na gitarze. Kolęda. Lulajże Jezuniu. Okej. Czy może tak na szybko jeszcze możemy wrócić do tego pytania? Czy masz odpowiedź, czy lecimy dalej? Chodzi o to drugie pytanie? Związek frazeologiczny, tak. Tarzek Gigar. Okej. Dobrze, także dziękuję za odpowiedzi. Tarzek Gigar. No i sprawdźmy, co tutaj się pojawi na naszej tablicy. Co mamy na pierwszym miejscu? Więc tak, potrawa z innym państwem w nazwie, powiedziałeś pierogi ruskie, oczywiście jest uwielbiana przez wielu, również przeze mnie. Dalej, związek frazeologiczny nawiązujący do starożytności. Tutaj powiedziałeś spaść jak Ikar. Czy mamy coś takiego? No niestety nie znalazło się to u nas, więc 0 punktów, ale dalej. Co robimy, gdy wstajemy? Ziewamy, czy faktycznie ziewamy? No, ziewamy to chyba tak bardziej na sen, bo ziewanie również za 0 punktów. Na czym gramy? Powiedziałeś na gitarze, bardzo muzykalnie, prawda? No, dźwięki gitary z pewnością są uwielbiane przez wielu ludzi, także owszem, odpowiedź z gitarą się tutaj znajduje. No i kolęda, powiedziałeś lulajże Jezuniu, piękna kolęda. Czy mamy piękną kolędę na tutaj naszej tablicy? Tak się składa, że mamy. Także Piotrze, myślę, że całkiem nieźle ci to poszło. Tych punktów troszkę nazbierałeś. No zobaczymy, czy Julii się uda. Ja tutaj Julię już zaraz do nas połam. Halo, dwie? Halo. Tak, Julia już z nami jest. Julio, musisz zdobyć, jeśli dobrze liczę, 47 chyba. O, 47, przepraszam. No to trochę więcej punktów. Ile? 147? Tak, ale proszę się nie przejmować. Myślę, że jakoś dacie radę. Także szybkie pytania, prawda, jedna krótka odpowiedź i no nie ma chyba co przedłużać. Gdyby odpowiedź się powtórzyła, to cię o tym poinformuję. Czy jesteś gotowa? Myślę, że tak.
Okej, w takim razie potrawa z inną nazwą państwa w nazwie. Jak po węgiersku. Okej. Jakiś związek frazeologiczny związany ze starożytnością? Syzyfowa praca. Dobrze. Co robimy, gdy wstajemy? Ubieramy się. Na czym gramy? Nerwach. I ostatnie, kolęda. Cicha noc. Dziękuję bardzo. No, miałaś farta, bo żadna odpowiedź się nie powtórzyła, ale teraz sprawdźmy, jak to wypadło punktowo. Powiedziałaś tutaj potrawa z nazwą państwa w swojej nazwie, powiedziałaś placek po węgiersku, czy też gulasz po węgiersku, przepyszny obiad, dawno nie jadłem, być może pora sobie gdzieś tam w najbliższych dniach zrobić. Nie wiem, czy ty jesteś fanką. Bardzo. No to super. Także sprawdźmy gulasz lub też placek po węgiersku. Mamy za 10 punktów. Dalej. Związek frazeologiczny tutaj związany ze starożytnością. Powiedziałaś syzyfowe prace. Również syzyfowe prace są. Dalej. Co robimy, gdy wstajemy? No, ludzie mają, prawda, różne rytuały rano. Ja to się muszę przyznać, że ostatnio jak otwieram oczy, to sięgam po konsolę i gram w Animal Crossing, bo tam wszystko się dzieje tak jak w czasie rzeczywistym. No i czasem trzeba rano wstać, na przykład w niedzielę, prawda, będę musiał wstać rano, żeby kupić rzepę i żeby później ją sprzedać. No takie to już życie. Co mamy dalej? Wstajemy, powiedziałaś, że ubieramy się. Dobrze, zobaczymy później, jak to będzie wyglądało punktowo. Na czym gramy? Powiedziałaś na nerwach. No, ja wolę jednak grę na instrumencie, ale na nerwach faktycznie też można komuś grać. No i tak się składa, że jest to najwyżej punktowana odpowiedź. Gratuluję. No i ostatnie, jakaś kolęda, cicha noc, no i cicha noc też, jak się okazuje, najwyżej punktowana, także gratuluję ci bardzo, zaraz podliczymy punkty i sprawdzimy, czy udało wam się wygrać finał. Nasza maszyna kalkulująca. Nasza maszyna kalkulująca gdzieś tam to mieli. No i niestety zabrakło 59, jeśli dostałem dobre informacje, 59 punktów. Także no, było blisko, ale niestety troszkę zabrakło. Dla mnie i tak wszyscy, którzy biorą udział w tym teleturnieju, są zwycięzcami na swój sposób. Także gratuluję udanej gry. No i cóż, życzę powodzenia, życzę, żeby wszyscy dobrze się trzymali w tych czasach. Dziękuję również osobom, które tutaj z nami były. Dziękuję też niezastąpionej pomocy technicznej i operatorowi tego wszystkiego, czyli Bartkowi Łojewskiemu, który tutaj cały czas był dobrym duchem. No jesteś, Bartku, niezastąpiony. Dziękuję. Kolejny raz też jeszcze drużynę Techno, która no, mimo że nie weszła do finału, to też o swoje walczyła. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w następnych edycjach tegoż przedsięwzięcia, jakim jest Meteoriada. Ja wam wszystkim dziękuję, żegnamy się, możemy ładnie sobie pomachać.